Szanowni, ponieważ w tych filmach, które nagrałem dla poprzednich klas ósmych, nie ma tego doświadczenia, które dzisiaj zrobiliśmy, dlatego chciałbym specjalnie dzisiaj w tym filmie o tym opowiedzieć, o nim opowiedzieć. No i tytuł: Spadająca nakrętka i druga zasada dynamiki Newtona. Dzisiaj rozmawialiśmy o drugiej zasadzie dynamiki. No i wyprowadziliśmy ją w takim sformułowaniu: zmiana wektora prędkości wymaga działania siły, jest proporcjonalna do działającej siły, odwrotnie proporcjonalna do bezwładności ciała, które zmienia prędkość, i do jego masy, bo miarą tej bezwładności jest masa. No i proporcjonalna do czasu, w jakim ta siła działa. To wywnioskowaliśmy, badając, co się dzieje, jak z rurki wydmuchuje się te drewniane kołki, i jak się okazało, im krótsza rurka, jak można ją obciąć nożyczkami, zrobić ją coraz krótszą, im krótsza rurka, tym bliżej ląduje ten kołek. Dlatego, że ma mniejszą szybkość, mniejszą prędkość w momencie opuszczania rurki. No właśnie dlatego, że siła związana z ciśnieniem wydmuchiwanego z płuc powietrza działa przez coraz krótszy czas. To doświadczenie jest też ładnie pokazane na oryginalnym filmie Bruce'a Jenego, link do którego wam także wysłałem, w drugiej części tego filmu. No, a potem żeśmy powiedzieli sobie, to możemy to samo równanie przepisać troszeczkę inaczej, tak? To znaczy przenieść to do góry. Zaraz, to ja może się tutaj po prostu w ogóle przesunę na chwilę, żeby sobie samemu nie przeszkadzać. Tak, przenieść to do góry. Tutaj podzielić obie strony tego równania przez delta t. No i wtedy po lewej stronie dostaniemy tempo zmian prędkości w czasie. Tempo zmian prędkości względem czasu. I to tempo zmian jest równe działającej sile podzielonej przez masę danego ciała. No i co to oznacza? No to oznacza, że żeby zmienić w istotny sposób prędkość danego ciała, potrzebujemy dużej siły. Albo potrzebujemy dużej siły, jeżeli chcemy zmienić prędkość tego ciała w bardzo krótkim czasie. No i to, co żeśmy robili, to robiliśmy takie doświadczenie, że do nakrętki, takiej dość masywnej, M20, dowiązywaliśmy nitkę i spuszczaliśmy tę nakrętkę z coraz większej wysokości. No i co się, trzymając za nitkę, no i co się działo? No, nakrętka spadała coraz szybciej, aż w końcu nitka się napięła i nakrętka się zatrzymywała, tak? Czyli mieliśmy zmianę prędkości. Od jakiejś skierowanej w dół prędkości, z którą ta nakrętka spadała, do zera po prostu, tak? No to wszystko odbywało się w dość krótkim czasie. Nad tym czasem nie mieliśmy w zasadzie żadnej kontroli. Wiadomo, że te nitki są trochę elastyczne, tak? Więc to się nie, ta nakrętka nie zatrzymuje się w jednej chwili. Nitka się trochę rozciąga, ale mogliśmy mieć kontrolę nad zmianą prędkości. No mianowicie spuszczając to z coraz większej wysokości, doprowadzaliśmy do tego, że ta nakrętka, no jakby jej prędkość tuż przed napięciem się nici była coraz większa, w związku z tym to delta V
było coraz większe i większe do zatrzymania. No i w pewnym momencie, jeżeli się to dostatecznie dużej wysokości spuściło, to nić pękała. Nić pękała, dlatego że jej wytrzymałość była mniejsza niż siła, z jaką trzeba było działać, żeby zatrzymać tę nakrętkę. No, tu oczywiście jest jeszcze w mianowniku masa M. No, ta masa nam się nie zmieniała, ponieważ za każdym razem korzystaliśmy z tej samej nakrętki. Dojdziemy do tego, że ciała w polu grawitacyjnym spadają z tą samą szybkością czy prędkością, która nie zależy od tej masy M. No i przekonamy się, że ta masa M też tutaj jest, dlatego że gdyby przepisać to jako na wzór na siłę, to masa M tu by się pojawiła w liczniku, tak? Że ta siła, która jest potrzebna, żeby zmienić prędkość, jest proporcjonalna do zmiany prędkości, odwrotnie proporcjonalna do czasu, w jakim ta zmiana prędkości się odbywa, i wprost proporcjonalna do masy ciała, którego prędkość zmieniamy. No i wtedy się oczywiście łatwo okaże, że sprawdzimy to sobie, że spuszczając na tej samej nitce, na takiej samej nitce, nakrętkę ciężką, masywną i lekką, doprowadzamy do tego, że urywa się ta nitka, na której, która zatrzymuje nakrętkę o dużej masie, a nic się specjalnego nie dzieje z nitką, na której, która zatrzymuje nakrętkę o małej masie. No ale to będzie następny krok. Na razie to, co powiedziałem, opis tego doświadczenia, mam nadzieję, że macie go wszyscy w notatkach, to jest ciekawe doświadczenie i rzeczywiście pokazuje, jak funkcjonuje druga zasada dynamiki. Dziękuję bardzo.